Przypowieść o jeżach. A ja sobie jeżdżę na motorowerze, nocą na szosach łapię w worek jeże. Może jestem wariat, lecz nie jestem głupi, tak szybko nie jeżdżę, by jeża utrupić. Czasem ktoś się spyta, gdy zajrzy do wora, czy to jest na zupę, czy to na doktorat. Wariackie papiery i dyplom doktora, który nie pomoże, kiedy będziesz chora. Pytają znajomi, co ja robię wreszcie i gdzie się podziewam, gdy mnie nie ma w mieście. Mówię im oględnie, że swoją kobitą hodujemy pszczoły pod ruską granicą, pod ruską granicą. To bardzo ciekawe, gliny w tym węszyły polityczną sprawę. Piosenka, piosenka, jak ta prostytutka udaje wesołą, a naprawdę smutna, jeż jest pod ochroną. Lecz to biedne zwierzę, gdy zobaczy szosę, zaraz się nabierze. Woli głupie bydle od trawy i chaszczy, szosę i samochód zaraz go rozpłaszczy. Gdy będziecie nocą w waszych samochodach, coś wam mignie w światłach, nawet wam nie szkoda. Pomyślicie sobie, że to gówna kubka, popędzicie dalej, nie widzicie trupka. Co innego pieszy, człowiek nie jest drewno, wałęsa się szosą i widzi nie jedno. Wałęsa, Wałęsa, z przeproszeniem Lecha, człowiek się szosami, a życie ucieka. Mój przyjaciel Jacek, co by mnie wymyślił, mówi, że się muszę ustrzec nienawiści. Patrzy dobrotliwie spod przymkniętych powiek, mówi nawet ubek, też jest brat i człowiek, święty człowiek Jacek, albo nawiedzony, bo mu przecież tyle dokuczał czerwony. Wariackie papiery i obsesja czysta, miało być o jeżach, nie o komunistach. Ja od nienawiści oraz od hałasu, zamiast uciec w buddyzm, chowam się do lasu. Pierwszą stronę gazet oglądnę pod brzozą, a w gazetach zdjęcia z albumu Lombroso. Wejrzę w siebie, sprawdzę, nie ma nienawiści, użyję gazety, kiedy mnie przeczyści. Trzeba wreszcie skończyć z tą obsesją czystą. Siądę sem pod dębem, otworzę tranzystor, a tu zagłuszaczki, ten kurewski poryk i sam się w kieszeni otwiera scyzoryk. Rewolwer, dynamit i obsesja czysta, miało być o jeżach, nie o terrorystach. Lecz póki co jeżdżę na motorowerze, nocą na szosach łapię w worek jeże. Gdy worek napełnię, za rzekę zanoszę, jeże powypuszczam daleko od szosy. Jeże z worka chyłkiem chowają się w krzakach, a ja myślę o tych, które szlak potrafią. Każdy taki bydlak pomylił się srogo, sądząc, że bezpiecznie iść wygodną drogą.
tutaj warto zrobić historyczny przytyk, że co drugi Volksdeutsch był realpolitik. Wariackie papiery i obsesja czysta, miał być o jeżach, nie o komunistach. Z karierą, tak jak z prostytutką, zaczynasz wesoło, a po wszystkim smutno.